Cześć, tu Marcin Iber. Nie będę silił się na wspomnienia i uprawiał kombatanta, ale ze swojego starodziadowskiego dystansu chciałem uprzedzić wszystkich młodych twórców, jeśli będziecie wyważać drzwi nowych form, nowych estetyk, zaskakujących narracji, to chcę was uprzedzić, że już dawno za tymi drzwiami znajdują się porywacze ciał. Pozdrawiam, wszystkiego dobrego. Nie ma ciebie, mnie i nagle jesteśmy. O tak, masz to przyrobo. Jak się zaczęło, jak się poznaliśmy? Ja byłam na czwartym roku w szkole teatralnej we Wrocławiu. Na Wydziale Lalkarskim. Na Wydziale Lalkarskim, a ty byłeś, zaczynałeś pierwszy rok, byłeś fuksem. Właściwie groziło mu wyrzucenie ze szkoły, bo się nie dostosowywał do schematu. I wtedy spotkaliśmy się na korytarzu, ja zobaczyłam twoje długie włosy, wystające oczy i uszy. I sobie pomyślałam, no trzeba sprawdzić, co zrobić z tobą, bo wszyscy mówili, że pewnie wylecisz ze szkoły, nie? No i wtedy cię wzięłam do sali numer, bo ty pamiętasz te wszystkie... 20. Do sali numer 20 i w tej sali numer 20 ustawiłam ciebie na scenie, bo ty byłeś fuksem, więc musiałeś mnie słuchać. Ja byłam wtedy mistrzynią, nie? Czwarty rok to byli mistrzowie, tak to się nazywa. I zaczęłam cię fuksować, czyli zadawać ci różne etiudy, jedna po drugiej, ponieważ na przykład zadawałam ci temat bądź pszczółką, a ty byłeś słoniem, tak? Ja mówiłam teraz biegnij, a ty pływałeś albo się czołgałeś, albo nawet, nie wiem, drapałeś się za uchem, nie? Czyli robiłeś dokładnie coś przeciwnego, o co cię prosiłam i byłeś w tym taki właśnie dziwny, że wydawałoby się, że mnie rozumiesz. Ale to jest niesamowite, że mi teraz to przypomniałaś. Ja teraz sobie to wszystko przypomniałem autentycznie. Ale ja to jakoś, gdzieś mi się to schowało z tyłu głowy. A to był taki moment, który pomógł mi na tyle w życiu, że ja dzięki tobie, temu spotkaniu nie wyleciałem ze szkoły. Nie wiem, czy dzięki na pewno, mnie, na pewno, na pewno. Ja bym wtedy doznałam olśnienia, bo stwierdziłam, Boże, kosmita. No. Kim? Jesteś. Ja naprawdę w tej chwili nie bardzo wiem, kim jestem. Mogłabym powiedzieć, kim byłam dzisiaj rano, ale od tego czasu musiałam się już zmienić wiele razy. Wytłumacz się. Nie mogę się wytłumaczyć, ponieważ nie jestem sobą. Nic nie rozumiem. Obawiam się, że nie będę mogła wytłumaczyć tego jaśniej, ponieważ szczerze mówiąc, sama nic nie rozumiem. Te ciągłe zmiany imion działają na człowieka raczej ogłupiająco. Nie widzę powodu. Być może, że nie zaznałaś tego dotychczas. Ale kiedy zmienisz się w poczwarkę, a później w motyla, to będzie to dla ciebie czymś również bardzo dziwnym, prawda? Nieprawda! Być może, że te sprawy odczuwasz inaczej. W każdym razie byłoby to dziwne dla mnie! Dla ciebie? A kim ty właściwie jesteś? Potem, po tym wyzwaniu wielkim i niesamowitym, nastąpiła miłość. Wielka miłość, jakaś taka wspólnota, wspólne spędzanie czasu, wspólne opowiadanie sobie najróżniejszych historii i jakaś niesamowita fascynacja wspólna pewnymi rodzajami muzyki, pewnymi rodzajami książek, poezji, malarstwa, sztuki. I nagle okazało się, że się wspólnie uzupełniamy. Myśmy się bardzo przyjaźnili na początku, potem Maciek mnie poderwał. Tak, poderwałem cię na smażone kiełbaski. No ja wtedy nie jadłam kiełbasy ani mięsa. Tak.
To było chodziłam wyzwanie. Do Maćka i w akademiku, jadłam te kolacje kiełbasne i sobie myślałam, dam radę. Nie? I z tego się narodziło, z tego związku narodził się pomysł, żeby... Zrobić wspólny spektakl. I wtedy ujrzałem pod moimi stopami słodką jak mięso owieczki i przeźroczysto jak korpus poli pasiece. Zawołałem na nią. Zbliżyła się nieśmiało. Czy to ty? Ale na te słowa światło zakołysało się. I właśnie Macie, ponieważ jakby już byliśmy parą, znaczy ugruntowaną przyjaźnią, bardzo taką konkretną, to poprosiłam ciebie o to, żebyśmy zrobili wspólnie, zaprosiłam cię do mojego dyplomu indywidualnego, tak, ale... Do psów. Najpierw postanowiliśmy założyć teatr. Nie, tam. A to nie było potem? Nie, właśnie to było tak, że najpierw założyliśmy teatr w roku 92 pod koniec, po to, żeby zrobić pierwszy spektakl. No właśnie to jest ciekawa rzecz, że najpierw buńczucznie założyliśmy teatr, nazwaliśmy go Teatr Porywacze Ciał. Nazwa wzięła się z książki Dziedzictwo Wyobraźni. Była to antologia filmu science fiction, gdzie ten film był przedstawiony jako jeden z wielu fascynujących nas wtedy filmów. Co dziwne, my żeśmy tego filmu oczywiście nie widzieli, bo to nie były jeszcze czasy, że wystarczyło kliknąć myszką i ściągało się cały film za darmo z sieci, czy z chomika, czy tam skądś. No i najpierw powstał teatr w roku 92, pod sam koniec roku, a w marcu 1993 roku miała miejsce uroczysta premiera naszego spektaklu Psy. Pewnego razu żyły sobie na świecie trzy siostry i mieszkały na dnie studni. A czym one się żywiły? Żywiły się syropem. Nie mogły żywić się przecież samym syropem. Wtedy byłyby chore, bardzo chore. Istotnie. Trzy siostry były chore. Bardzo chore. A dlaczego mieszkały na dnie studni? Bo była to studnia napełniona syropem. Bzdura! I wtedy mieszkaliśmy na wrocławskich Krzykach, na ulicy Sowiej. Przy psiarni. I te psy tam tak ujadały, że myśmy dostawali na głowę. I robiąc spektakl, pomyśleliśmy sobie, że te psy muszą szczekać, tak jak w naszym życiu. One szczekały, to żeby one szczekały w tym spektaklu i faktycznie łaziliśmy tam w nocy, nagrywaliśmy na magnetofon kasetowy te cholerne psy, a potem żeśmy je umieścili w tym spektaklu. I w tym spektaklu pierwszym naszym psy z roku 1993 były nagrane autentyczne psy, które tam w tej psiarni szczekały, mieszkały, psy były uwięzione. Pasikowski nakręcił swoje psy. Spapugował. Myśmy o tym kompletnie nie wiedzieli. Zobaczyliśmy plakat
psów pasikowskiego na wrocławskim rynku chyba w maju czy w czerwcu, czyli już po naszej premierze, więc wydaje mi się, że chyba byliśmy pierwsi. Spektakl Psy to było takie nasze dziecko, ponieważ jakby no, tutaj trzeba zaznaczyć, że no, myśmy się stali parą i tą parą jako kobieta i mężczyzna byliśmy przez 7 następnych lat. Teraz jesteśmy jak brat i siostra już w następnych życiach również. Po parze. I w tym spektaklu jakby myśmy się poznawali, czyli szukaliśmy wspólnie muzyki, szukaliśmy różnych pomysłów. I ten spektakl był w ogóle jakimś totalnym wariactwem. To było o facecie, który szuka idealnej kobiety. I stwarza sobie potwora, okazuje się, że z każdej kobiety, z różnych kobiet bierze sobie coś i stwarza taką właśnie dziwną modliszkę, która potem właściwie go niszczy. Tak, to w ogóle było wszystko jakieś takie nadre... Takie surrealne, bo myśmy się fascynowali surrealizmem. Tak, to było. To nas połączyło. Tak, no, ale surrealistyczną przygodą też było, to było na moim roku, była dziewczyna, która nazywała się Sylwia Motyl. Była niezwykłą osobą, absolutnie niezwykłą, anielską osobą, ale ona była na tym moim roku chyba tylko przez 2 albo 3 tygodnie, bo potem po prostu zrezygnowała ze szkoły i pojechała do Paryża, co ciekawe, a przed tym odjazdem wręczyła mi książkę, która się nazywała Antologia Surrealizmu, ale chodziło nie o malarstwo, tylko o dzieła... o prozę i poezję surrealistyczną. I tam było kilka takich fragmentów, które wybraliśmy właśnie do naszych psów. Trochę żeśmy dopisali, trochę żeśmy wzięli z Alicji w Krainie Czarów. Bardzo dużo pracowaliśmy nad dźwiękiem i nad wszystkim, co się z tym wiązało. W tym spektaklu nic nie mówiliśmy. Była tylko muzyka i właśnie ta ścieżka dźwiękowa. Nie zwróciłem uwagi na patetyczną elipsę. Myśl o śmierci podrażniła mnie jak czerwona płachta. Odpowiedziałem, oddałbym życie, żeby panią ratować. Teatr Porywacze Ciał to zjawisko absolutnie jedyne i niepowtarzalne. Nie wiadomo skąd się pojawili, nie zostawiają następców, nie ma nikogo podobnego, są po prostu oni, Kasia i Maciej, niepowtarzalni i absolutnie jedyni na scenie. Teatr bardzo zmaga się z rzeczywistością, przywalają ostro, boleśnie, są bezczelni, aroganccy. Oczywiście jest w tym niesamowite poczucie humoru i talent, żywiołowość, można by mnożyć przymiotniki. Czasem się chce płakać ze śmiechu, czasami te łzy mają zupełnie inną przyczynę, bo jest to równocześnie teatr bardzo poważny przy wszystkim, co rozśmiesza je, w tym dużo goryczy i dużo prawdy, która boli, ale są cudowni. Dobrze jest być z nimi, dobrze jest być na ich spektaklu. Trzeba zaznaczyć na wstępie, że szkoła teatralna, Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna, Wydział Lalkarski, to była filia Szkoły Krakowskiej, ale Wydział Lalkarski był jakby zupełnie czymś takim jakby na kompletnym boku. Pomimo tego, że budynek mieścił się praktycznie w centrum miasta, bo przy Powstańców Śląskich 22. Ja generalnie w ogóle zdałem do szkoły teatralnej na Wydział Lalkarski, że pomyliłem przystanki. Po prostu zobaczyłem przystanek, przy którym mignęła mi gdzieś tabliczka szkoły teatralnej i tam ty wysiadłem. Ty chciałeś na dramat zdać. Tak, bo gdybym... Ja nie wiedziałam. No tak, gdybym pojechał 8
czy 9, już nie pamiętam, przystanków dalej, to bym zdawał na dramat i pewnie bym się nie dostał. To ty w ogóle nie wiedziałeś, co to jest Wydział Lekarski. Absolutnie nie wiedziałem w ogóle, co to jest szkoła teatralna. Wiedziałem tylko, że kształci aktorów. Ale to było niezwykle ciekawe, bo ten budynek był jak dom. W roku 1993 jakoś dorwała nas taka handra zimowa, jakaś jesienna, i postanowiliśmy coś zrobić. Nie, nie, nie. Nie? Nie, nie, nie. Myśmy się pokłócili. To było pierwsze. Bum, się pokłóciliśmy i mieliśmy się rozstać, ale wtedy jakaś siła chciała, żebyśmy się nie rozstali i się zeszliśmy i stwierdziliśmy, pamiętam, siedzieliśmy przy takim stole i sobie pomyśleliśmy, no to skoro już chcemy się pogodzić, to może coś zrobimy razem? I co wpadliśmy na to, zrobimy jakąś akcję w szkole. Co ty mówisz naprawdę? Tak było. Oczywiście jeszcze, nie, to było na jakimś koncercie w Lubsku. Jakaś dziewczyna w Lubsku, w twoim rodzinnym mieście udawała Janis Joplin. No i co? Ona śpiewała i myśmy wpadli na to, że się pogodzimy i że zrobimy akcję teatralną w szkole dla ludzi, dla studentów, tak po prostu. I want to play something. Yes, I want to play. I got balls, I got Landrina. Okay. This is my balls. This is my racket. This is my new game. Okay. Red game. 2 meters. 4 meters. 5 meters. Game. Okay. Dobra, to idziemy. Game. Nie pamiętam tego zupełnie. Nie pamiętam, że się pokłóciliśmy? Ale przysięgam, nie. No przecież I Love You, ja to zapamiętałam w ten sposób, że I Love You właśnie powstało dlatego, że myśmy się zeszli na nowo. Mi się wydawało, że powstało dlatego, że była straszliwa nuda. Nie było co do roboty i żeśmy zrobili plakatówkami plakat. No zrobiliśmy, że robimy w sali numer 6 na parterze akcję. Mam o godzinie 20, niech przyjdzie ten, kto chce. I tam przyszło tych osób może z 20 czy 30. Myśmy w ogóle wtedy nie zdawali sobie sprawy z tego, czy robimy jakiś teatr alternatywny, czy wywrotowy, czy burzymy czwartą ścianę, czy budujemy piątą, czy szóstą. W ogóle ożywić i po prostu się pobawić. I akcja przed tym spektaklem była taka, że myśmy usiedli w toalecie w szkole teatralnej, na golasa, tylko byliśmy przykryci jakimś takim jednym materiałem, wiliśmy się na tym kiblu, na tej toalecie i wpuszczaliśmy po kolei mniemanych widzów. Ale między nami była kamera VHS, która wszystko kręciła. Przepraszam, zajęte jest. Jeszcze chwileczkę. To znaczy, my chcieliśmy... Gdyż... Co? Ja... Gdyż... To może co też? Co? Ale może... Dół. Gdyż... Trzeba... Jeżeli... Musimy postawić pieczątkę. Tutaj. Tak? Dobra, bym prosiła. To ja najpierw w górę czy dół? To pośladek. Aha, nie, to pośladek, tak? Już dobrze, już w tej chwili. Prawie. Tam dalej, stań dalej, tam. Umyj ręce. Umyj ręce? Z tym pośladkiem odsłoniętym? Tak. Umyj ręce.
Mówiąc o spektaklu I Love You z 1993 roku, trzeba zaznaczyć, że my żeśmy w ogóle nie zrobili tego specjalnie. Tej prowokacji. Tej prowokacji całej, tego, co się z tym spektaklem później stało. Bo to był spektakl, który miał być absolutnie jednorazowy, niepowtarzalny. Byliśmy wtedy zupełnie bez grosza. Pamiętam dokładnie, jak dzisiaj moment, kiedy wracaliśmy autobusem nocnym do domu. Mieszkaliśmy wtedy w jakimś dziwnym domu na straszliwych obrzeżach Wrocławia. I całą drogę żeśmy milczeli. Pamiętasz, jak żeśmy później następnego dnia się pojawili w szkole, to nagle okazało się, że to było dla bardzo wielu ludzi jakąś niezwykłością, że ludzie... Pamiętasz Tadzika, który opowiadał, że zamknął się ze swoją przyjaciółką w jakiejś sali i do rana leżeli na podłodze i dyskutowali o tym spektaklu. Yes! I knew it! I knew it! Od pierwszego wejrzenia wiedziałem! Oh, I love it! Don't be afraid! Don't be afraid! We got a foot! We got a fun! Please, sit down comfortably! Okay. Soup. Eat, eat. Okay, people! But I got surprise here. La la la! Huh? Okay. Okay. We got the fun here. That's yes. Nice. Great fucking fun. Huh? Who wants to play with me? Jak zagraliśmy I Love You pierwszy raz? W szkole. Jako akcję jednorazową w szkole dla... Właśnie tych 20 kilku osób, tak. I to wtedy dla nas było takie zupełnie jakieś naturalne, takie zrobiliśmy. Znaczy, może to tak, naturalnie. Myśmy się w ogóle bardzo zdziwili, że ludzie tak zareagowali. To znaczy, nie podejrzewaliśmy, że ta interakcja w ogóle, że ludzie zaczną ingerować w spektakl. To znaczy, może to było w ogóle tak, że myśmy sobie wyznaczyli tylko pewne punkty programu. Że mieliśmy siebie zaskakiwać, że siedzi sobie znudzona parka przy stoliczku, nałożyliśmy na ten stoliczek, położyliśmy mnóstwo rzeczy takich wówczas bardzo dla nas niesamowitych, bo to był taki powiew właśnie z zachodu, ten konsumpcjonizm do nas właśnie nadchodzi. Pierwsze napoje w puszkach. Tak, i my zawsze, właśnie później też się bardzo cieszyliśmy, jak mogliśmy grać I Love You, i sobie właśnie kupowaliśmy te Snickersy, tą Nutellę, te różne chipsy. Teraz to tam to jest luzik, to przy każdej telewizji i tak dalej, przy internecie, przy jak to Netflixie. Ludzie sobie to wszystko tam teraz umieszczają, a dla nas to było takie odświętne. I myśmy po prostu z tymi produktami mieliśmy się zaskakiwać. Ta znudzona parka zjada te produkty z tego stołu. Niszczy. Ale też niszczy. I w którymś momencie jest tak znudzona, że zaczyna wciągać publiczność po prostu w akcję. I tak się stało za tym pierwszym razem. Wszystko się ładnie poukładało. Po kilkudziesięciu graniach zaczął się boom po prostu. Zaczął się boom na ten spektakl. Ludzie zaczęli... No boom się zaczęło od momentu, kiedy wyjechaliśmy na festiwal, bo umówmy się, graliśmy w Zamku i to fantastyczne, bo niejaki pan Henryk Dąbrowski nam pomógł w tym, żeby tam grać, w tym Zamku, ale to właśnie to był też taki czas, gdzie myśmy bardzo głodowali i jedliśmy ciągle ryż z cebulą i kradliśmy papier toaletowy i mydło w różnych knajpach, żeby przeżyć. I myśmy grali, roznosiliśmy ulotki
przed właśnie zamkiem poznańskim, Centrum Kultury Zamek obecnie. I czasami na spektakle właśnie do zamku przychodziło po 5 osób. Myśmy dla nich grali i z tego, co im tam zapłacili za bilety, to sobie kupowaliśmy tą cebulę. I on nagle się... A drogą Nutellę żeśmy rozsmarowywali na podłodze. Tak. I tak naprawdę nikt z krytyki się nami w ogóle nie interesował, bo jacyś tam se grali w tym zamku, nie wiadomo w ogóle o co chodzi. I dopiero kiedy pierwszy raz jakoś zupełnie omyłkowo jakoś tak przez przypadek pojechaliśmy na festiwal do Torunia, na pobocza. Tam zagraliśmy i nagle stanęliśmy przed publicznością, z tej pięcioosobowej publiczności zamkowej, przed publicznością 200-osobową. I w którymś momencie, jak zaczęliśmy grać, publiczność się podzieliła. Jedni chcieli nas, Maćka, bić, inni chcieli wyjść i tam się zrobiło totalne zamieszanie. I my byliśmy pierwszy raz w jakimś takim szoku. Okazało się, że właśnie zrobiliśmy jakąś totalną zadymę, jakąś prowokację, bo to było właśnie coś takiego, że ten znudzony mężczyzna zaczyna bić tą znudzoną również gdzieś tam, ale też pragnącą miłości, on też zresztą pragnął miłości, kobietę, z wciąganiem publiczności, zdradzaniem siebie nawzajem i tak dalej, i tak dalej. I w którymś momencie powstawała totalna walka. Zdaliśmy sobie sprawę z tego, że to stało się przewidywalne. Że balansowaliśmy na takiej cienkiej granicy, że jak zobaczyliśmy, że to jest prowokacja, no to prowokowaliśmy dalej. I to było tak, że na przykład publiczność, mężczyźni chcieli mnie bronić, więc w związku z tym atakowali Macieja, więc ja wtedy łapałam nogi tych mężczyzn i mówiłam: nie, 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 ja go kocham, nie wolno ci tego robić. I mężczyzna wtedy stawał, nie wiedział co właściwie, jak ma się zachować, ale zresztą to wspaniały materiał na jakąś pracę socjologiczną, psychologiczną. Natomiast psychiatryczną. Psychiatryczną. Natomiast jak zagraliśmy w Poczdamie, to był jeden z ostatnich spektakli, bo jeden mężczyzna zaczął Maćka tak dusić. To było traumatyczne przeżycie, bo oczywiście publiczność myślała, że to ktoś po prostu podstawiony. Natomiast ja pamiętam, nie mogłam tego mężczyzny jakby od Maćka odciągnąć, a to był silny, wielki mężczyzna, chyba z Serbii czy tam skądś. W każdym razie ja w którymś momencie wbiłam się zębami w jego kostkę i tak gryzłam, bo ja naprawdę walczyłam o życie Maćka, bo ja wiedziałam, że on go naprawdę dusi. Natomiast mieliśmy wszystko też przemyślane, że w krytycznym momencie wchodził aniołek, włączał inną muzykę, tańczyliśmy taki chochołowy taniec i jakby było to do uratowania, natomiast ta walka była przerażająca i wtedy stwierdziliśmy, że to już jest koniec tej prowokacji, że tak naprawdę my nie chcemy stracić życia, że to jakby, to jest za duża stawka. Nie? Maciek wtedy zszedł ze sceny i powiedział: nie, to koniec, już koniec, koniec. Nie, 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 może pogramy jeszcze troszeczkę. Nie, koniec. Potem jeszcze zagraliśmy w jednym miejscu dla hipisów. Dla hipisów, tak. Tak, żeby dobrze to skontrapunktować. Teatr Porywacze Ciał. Z Kasią i Maćkiem znamy się od połowy lat 90. Przedstawił nas nasz wspólny kolega, przyjaciel Marcin Liber, bodajże na festiwalu w Krakowie podczas reminiscencji teatralnych i od tego czasu nasze kontakty stały się znacznie częstsze. Ja już znałem ten teatr, widziałem wcześniej ich przedstawienie Psy podczas festiwalu Malta. Zrobił na mnie wrażenie. Wydawał mi się bardzo linczowski, interesujący, oryginalny na tle tego, co można było wtedy zobaczyć w młodym teatrze alternatywnym i bardzo, bardzo profesjonalny. Ten profesjonalizm stał się znakiem firmowym Teatru Porywacze Ciał przez kolejne lata. Początkowo wydawało się, że będzie to teatr, który będzie dążył, skłaniał się ku prowokacji. Takim przedstawieniem był ich spektakl I Love You, który zjeździł zresztą chyba wszystkie sceny teatralne w Polsce, a na pewno wszystkie festiwale alternatywne w Polsce. Był pokazywany wielokrotnie też na naszej scenie w Teatrze Kogitatur wówczas. I co? Od tamtego czasu rzeczywiście bardzo często Teatr Porywacze Ciał przewijał się przez moje życie i przez festiwal Apart, a także przez scenę Teatru Kogitatur, na której realizował też swoje premiery.
To była wielka i wspaniała przygoda pracować i współpracować z Teatrem Porywacze Ciał. To przesympatyczni ludzie i było rzeczywiście bardzo, bardzo interesująco. Bardzo się cieszę, że kilka z przedstawień Teatru Porywacze Ciał mogło powstać na scenie Teatru Komitatur. Gdybyśmy zrobili taki skok od roku 99, kiedy zagraliśmy ostatni raz I Love You, do roku 2009, czyli dokładnie 10 lat. I znajdujemy się w przestrzeni starej drukarni w Poznaniu, w samym centrum Poznania. Istniała ona za kinem Bałtyk, który też już nie istnieje. W tej chwili jest to Concordia Design, tak? Mhm. I tam Malta, Festiwal Malta zaproponował nam zrobienie spektaklu. Poszliśmy... To była surowa przestrzeń. Znaczy surowa, to były ruiny. To były po prostu ruiny. Surowsze od tej ściany. To były po prostu ruiny, których nie... Zrujnowany budynek, którego nie można było wyburzyć, bo jest pomnikiem i teraz na jego fasadach jest właśnie ta Concordia Design zrobiona. I tam dostaliśmy przestrzeń, w której powiedziano nam, możecie sobie zrobić tu spektakl. Takie 20 metrów czerwonego dywanu, pewnie na jakiś taki, na jakąś imprezę, jakąś taką. I myśmy tą przestrzeń po prostu wzięli do serca. I tam powstał spektakl, w którym odwróciliśmy troszeczkę rolę widowni. W I Love You ta widownia była nieprzewidywalna. Nie wiadomo było, co się stanie. Czy ktoś będzie mnie chciał na przykład z sali wynieść. Tak się stało we Frankfurcie nad Menem, że cztery dziewczyny mnie chciały po prostu wynieść. A mnie wnosiły z powrotem. Poza budynek, tak. No. Tak, tam żeśmy namówili widownię na przykład do tego, żeby w pewnym momencie 100 czy tam 150 osób razem wspólnie, żebyśmy lepili żyrafki. Tam jest taki bardzo fajny podział na szakala i na żyrafę. Na żyrafę. Szakal jest ten zły, żyrafa jest ta dobra. W tej chwili poświęcimy tą część na odnalezienie, zbudowanie, nakarmienie, oswojenie, zakochanie i rozmnożenie naszych wewnętrznych żyraf. Każdy z was widział żyrafę. Żeby nie wiem jak kombinował, musiał widzieć żyrafę. Żyrafa jest piękna. Maciej, zatrzymaj myśl, ja będę już rozdawać. Tak. A będziesz tłumaczył. Ja rozdaję plastelinki. Żyrafa jest bardzo wysoka, bardzo taka, wydaje się, niezgrabna, ale żyrafa jest niezwykle piękna. To jest najbardziej łagodne zwierzę w królestwie zwierząt. Ma największe serce, jest bardzo empatyczna i to jest udowodnione. Kasia rozdaje wam plastelinki. Większość z was ma pewnie po 20 lat albo więcej i pewnie zapomnieliście już, jak to jest lepić plastelinki. Słuchajcie, nie wiem, to jest nasze 50. może spotkanie. Mamy mnóstwo ulepionych przez naszych widzów żyraf. Wszystkie te żyrafy istnieją. Żadna nie poszła w żadne recycling ani nic takiego. Traktujemy je tak jak Walta Disneya. Są zahibernowane. I ta widownia współtworzyła ten spektakl w taki bardzo piękny sposób na zasadzie czegoś odwrotnego do agresji, która wypełniała całą pierwszą część spektaklu. I wtedy po raz kolejny odkryliśmy, że działanie z widownią, bycie z nią, ale nie na zasadzie takiej, jak robił na przykład Bread and Puppet, że dzielenie się chlebem, czymś dobrym, tylko robienie niezbyt dużych gestów, ale właśnie takich wspólnotowych, ale też nie polegających na takim prostym i
przekazie i takiej po prostu zwykłego podania ręki, czy zwykłego takiego, co oczywiście nie jest złe, co nie jest złe, ale z punktu widzenia znaku teatralnego nam się zawsze marzyło pokombinować i zrobić coś dalej. Myśmy sobie konstrukcję spektaklu More Hardcore jakby użyli sobie troszeczkę odwrotnie niż było w I Love You, bo I Love You było zbudowane, składało się właściwie z takich dwóch części. Pierwsza część, taka bardzo komiczna dosyć, gdzie publiczność się śmiała troszkę, to była taka powiedzmy klaunada. Natomiast druga część była bardzo destrukcyjna, bardzo mocna, bardzo prawdziwa. I to było właśnie to przełamanie, taka mroczna, nazwijmy ją. Natomiast w More Hardcore zrobiliśmy troszkę odwrotnie, czyli zaczęliśmy od tej mrocznej części. Publiczność wchodziła na bardzo destrukcyjnej, ostrej muzyce, gdzie myśmy wykrzykiwali jakieś okropne rzeczy. I razem z nami ta publiczność przechodziła przez taką drogę właśnie... Do oczyszczenia właściwie. Do oczyszczenia. Tam robiliśmy bardzo okropne różne rzeczy, to znaczy jakby strzelaliśmy do siebie, biliśmy w poduszki, chodziliśmy z piłą, odcinaliśmy sobie ręce, nogi i to było takie bardzo, bardzo destrukcyjne. Ty atakowałaś taką wielką piniatę, która de facto była takim ukrzyżowanym mężczyzną z wielkimi, ogromnymi jądrami. A te jądra to były w takiej pończoszce, to były cukierki. Ja takim kijem bejsbolowym z ogromną przyjemnością rozwalałam te cukierki. Potem je zjadałam z tej obrzydliwej podłogi. Nie cukierki, tylko jądra. No te plemniki z tych jądrów. To już jest. Ludzie wzywają boskie rany. Zawsze wtedy, gdy nie wiedzą, co mają zrobić w danej sytuacji. Wtedy boskie rany są najbardziej boskie. Każdy to przecież wie. Boskie rany. Albo rany boskie. Ona tak naprawdę bardzo lubi być naczyniem. Gdy ona myje pieprzone naczynia, wtedy ona bardziej rozumie świat, który ją otacza i siebie w tym pieprzonym świecie. Gdyż ona ciągle kłamie. Ona mówi, że nie lubi być, a lubi być naczyniem. Proszę, ja proszę mi to wytłumaczyć jak dziecku, jakbym kompletnie nic nie rozumiał, jakbym pierwszy raz w ogóle słyszał chodzi o czymś takim. Chodzi o to, że w momencie, kiedy... To jest coś takiego. Ja kiedyś przeczytałam, że jak ktoś ma fobię, to jest tak zwanym fobikiem i takiego fobika się zanurza w jego fobii. Czyli trzeba się unurzać. Unurzać. I myśmy się w tej pierwszej części nurzali, w tej części właśnie szakala. I nawet fizycznie się nurzaliśmy, bo wyglądaliśmy, po prostu mieliśmy, pamiętasz, czarne stroje. Nurzaliśmy się w czerwonej farbie. Ja się we tam krwi, szarżałam w, jakiej farbie? W łonie matki na takim wielkim... W jakiej wielkim, farbie? We krwi, prawdziwej krwi. Prawdziwej krwi. Scenicznej. Na takim wielkiej folii białej, gdzie była namalowana taka ogromna matka, ja tam w łono jej wchodziłam, okażałam się w tej krwi. Ale wiesz co, nie, wychodziłam z łona, przepraszam. Wiesz co, Kasienko, bo mi się wydaje, że generalnie jesteśmy trochę skazani na ten taki teatr, ładnie czy brzydko mówiąc, terapeutyczny, bo grając dwie osoby, kobieta, mężczyzna, zawsze tworzymy jakieś takie postaci archetypiczne, że tak się wyrażę naukowo, które wręcz aż się proszą o takie sytuacje, czyli jakieś sytuacje takie no, bardzo graniczne. Spodzeni i bardziej ogłuszeni, ciągle siedzicie i nic się w waszym życiu nie zmieniło.
W naszym też nic. Niestety. Nic się nie udało. Zrobimy to symbolicznie. Z wiarą, że może się coś uda. Przynajmniej będziemy wiedzieli, że próbowaliśmy, jak Jack Nicholson w losie, jak pobudzimy. Mantra polega na tym, że podchodzimy do naszego szakala. Przepraszam, zabiorę ci go. Kasia. Znaczy, może my teraz zaprezentujemy, ale ogólnie szakale, które będą z tamtej strony, fajnie, żeby zniszczyły osoby z tamtej strony i odwrotnie. Zrobimy sobie takie... Bardzo ważna jest mantra. Podchodzimy do tego szakala i mówimy stałe słowo. Kocham cię. Robimy przecinek, mówimy ale i dodajemy co to chce. Kocham cię, ale śmierdzi ci z ust. Kocham cię, ale nie jest nam po drodze. Kocham cię, ale znalazłem innego. Kocham cię, ale już ci nie kibicuję. Kocham cię, ale już nie chcę. Kocham cię, ale nie znaczy nie. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Okej? I ja bym powiedział, że ten teatr tak zwany terapeutyczny wychodził jakby sam. Chociażby spektakl Humanikana z roku 2017. Albo tak się wiedział. Proszę Państwa, sprawa jest bardzo prosta. Tutaj jest jeszcze 5 miejsc, które można zapełnić, jeżeli ktoś chce się przyłączyć. To serdecznie zapraszam. Niech każdy skorzysta z tego, że ma do wyboru najfajniejsze miejsca na świecie, w których jest najczystsze powietrze, gdzie najdłużej i najszczęśliwiej żyją. Sprawdźcie, jak to jest. Usiądźcie w tych miejscach. A nie pożałujcie. Polecam. Publiczność bierze udział przez sposób taki, że w finałowej scenie zapraszamy całą publiczność na scenę po to, żeby zrobić z nimi w pociemku pewnego rodzaju czary-mary, jakieś takie terapię taką króciutką, troszeczkę związaną jakby z warsztatem aktorskim, troszeczkę związaną z takim oddychaniem, z takim byciem razem, trzymaniem się w ciemności za dłonie. I później nagle, kiedy światło się zapala, to cała publiczność jest na scenie, a my jesteśmy w pierwszych dwóch krzesłach w pierwszym rzędzie i się do nich kłaniamy z tamtej strony. Więc jakby ta terapeutyczność Dla kogo ta terapeutyczność? Ale też dla nas czy dla publiczności? I dla nas, i dla publiczności. No, i dla... Dla mnie ten teatr jest terapeutyczny. On mi wielokrotnie wytłumaczał życie i ratował też życie. Myślę, że gdybyśmy nie robili takiego teatru, to moje życie wyglądałoby zupełnie inaczej. Moje też. Znajdujemy się przed klubem Od Nowa w Toruniu, miejscem, które od ponad 60 lat żyje muzyką, filmem, teatrem, poezją, sztukami wizualnymi, a przede wszystkim licznymi festiwalami.
Jednym z naszych najważniejszych festiwali jest Teatralna Klamra, które powstało już prawie 30 lat temu, a Teatr Porywaczy Ciał jest praktycznie rówieśnikiem naszego festiwalu, więc to naprawdę szmat czasu już minął od momentu powstania i Festiwalu Klamra, i Teatru Porywacze Ciał. Z Kasią Pawłowską i Maćkiem Adamczykiem znamy się już ponad ćwierć wieku. No i miałem, myślę, okazję dość dobrze ich poznać. Kasia jest raczej typem łagodnym, wręcz anielskim. Maciek wręcz odwrotnie. To raczej typ wariata, który przeczołgał już niejedną naszą ekipę techniczną na festiwalu. Ale są bardzo lubiani przez publiczność teatralną w Toruniu, dlatego Porywacze Ciał to teatr, który najczęściej w historii naszego festiwalu występował, był w programie naszej klamry. Myśmy mieli okazję w związku z tym wielokrotnie rozmawiać z Maćkiem i z Kasią, spotykać się, dyskutować, sprzeczać, a przede wszystkim prowadzić wspólne działania, których efektem były kolejne spektakle Porywaczy w Toruniu. Mam nadzieję i liczę na wiele kolejnych spotkań z Kasią i Maćkiem, Porywaczami Ciał. Te postaci budowane przez nas zawsze, co najmniej w 50% to jest Kasia i Maciej. Na początku, pamiętam, zastanawialiśmy się nad imionami. W technologii sukcesu z roku 98 była to Litka i Ziemowit. W spektaklu Vol 7 z roku 2000 już nie pamiętam, czy używaliśmy swoich, ale jeszcze nie, ale w pewnym momencie zdaliśmy sobie sprawę mówiliśmy z tego... Mówiliśmy już sobie po imieniu, tak? Kasia, Maciej, tak. Zdaliśmy sobie sprawę z tego, że to zawsze będzie Kasia i Maciek, że od tego nie uciekniemy, że nawet w spektaklu, naszym najnowszym spektaklu Zrobię co zechcę, jest Kachna i Maciej, dobry gospodarz. I to się jakoś tak nam fajnie ułożyło, bo i tak tworzymy różne postacie. One są czasami bardziej śmieszne, czasami bardziej żenujące, czasami są to jakieś niebieskie kołnierzyki, jak w spektaklu Technologia Sukcesu, czy świnie wręcz, jak w spektaklu Świnie z 95 roku, który zrealizowaliśmy jeszcze we Wrocławiu w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej. Ależ ja jestem wygadany. Nudzisz się ze mną? Ale jeszcze wczoraj mówiłeś, że gdyby nie ja, to zmysły byś pozdradał. Aha, tylko to potrafisz powtarzać, w kółko to powtarzasz! Jezu, jaka durna świnia! Nie potrafisz mnie nawet rozweselić! Ale potrafię!
zaśpiewać. I zatańczyć potrafię. O, zobacz, jak śmiesznie.